Dlaczego ja dałam radę na tym, a wydawało mi się, że jestem nieodchudzalna? Nigdy nie zjem spaghetti, nigdy w życiu już nie zjem ciastka, absolutnie nie. A jedz sobie raz w tygodniu, co chcesz. W Diet Free my sobie sami dobieramy to, co jemy. Tak. Jakie robimy najczęściej błędy, bo ty masz w tym doświadczenie. Macie Państwo dostęp do porady dietetycznej, macie Państwo tak. dostęp do różnych narzędzi, do strony internetowej. Dlatego właśnie Diet Free, czyli dieta bez diety. Dzień dobry, dzień dobry, Izo, witamy Cię. Dzień dobry, dzień dobry, jeszcze raz witam. Cześć, kochana nasza, i ja postawiłam taką, słuchaj, brawurową tezę, mianowicie, że dieta albo cud, prawda? Bo my liczymy na jakieś diety cud, a to jest trochę dieta albo cud. I chciałam z Tobą porozmawiać, bo Ty jesteś też współtwórczynią tego całego systemu Diet Free z firmy Savre, na który ja się wpakowałam 4 miesiące temu. Tak? Tak, tak, zgadza się jak najbardziej. Zanim przejdziemy, to nasza sprawka. Tak, to jest Twoja sprawka między innymi. Ja bardzo polubiłam ten proceder, o którym zaraz powiemy, ale chciałabym, mając Ciebie tutaj, najpierw zapytać, w ogóle dlaczego tak się dzieje, że część z nas, no bo nie wszystkie, w dojrzałym wieku łatwiej łapiemy wagę i trudniej ją tracimy. Skąd to się bierze? Bo najpierw trzeba poznać wroga, żeby z nim walczyć. Walczyć. Tak, tak, zgadzam się. Jest tak naprawdę kilka przyczyn. Też nie możemy mówić, że to jest sprawka tylko i wyłącznie spowolnionego metabolizmu, bo tak naprawdę z wiekiem faktycznie to tempo przemiany lipidów szczególnie, czyli właśnie tych tłuszczu ogólnie rzecz biorąc, po prostu spada. No i z tym nie za bardzo da się walczyć. Żeby jednak coś tam pomóc w tej sprawie, jakoś temu zapobiec, no to faktycznie powinniśmy być bardziej aktywni. Tak, ta aktywność fizyczna szczególnie mogłaby tutaj pomóc. My się mobilizujemy, bo my mamy 3 razy w tygodniu gimnastykę poranną z trenerem fitnessowym, więc przynajmniej tutaj Wam daję, przynajmniej prowadzę Was do wodopoju. Ta gimnastyka możliwość. Jest, korzystajcie jej. Ale ponieważ to jesteś dietetykiem, więc nie będę Cię tutaj molestowała o rzeczy związane z aktywnością fizyczną, ale powiedz mi, jakie zmiany powinniśmy wprowadzić w jadłospis w tym dojrzałym wieku, żeby tego nadmiaru nie hodować, a daj Boże się pozbyć. Przede wszystkim z tego, co wynika u mnie, z mojego doświadczenia, przede wszystkim byłyby to zmiany, które wiążą się najpierw ze zmianą w głowie. Tak, czyli trzeba najpierw o tym pomyśleć, później coś zrobić, tak, zaplanować te zmiany. Jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni i te przyzwyczajenia są zazwyczaj takim troszkę małym zabójcą tych naszych właśnie potencjalnych zmian. I tutaj mamy problem. Ponieważ jeżeli nie byliśmy przyzwyczajeni albo nie nauczono nas, jak prawidłowo się odżywiać, no to my sobie kontynuujemy te stare nawyki żywieniowe, żyjemy w takiej bańce i myślimy, że to jest dobrze, no bo skoro zawsze tak robiliśmy, no to czemu nie ma być dobrze? Powiedział, no i później spotykamy właśnie pana, tak, 60+, który mówi, za moich czasów to nie było nadciśnienia, otyłości, tak, to nie było tych wszystkich chorób, powiedział właśnie starszy pan z nadwagą, z nadciśnieniem, z hipercholesterolemią, z cukrzycą, z insulinoopornością i z tymi wszystkimi jednostkami chorobowymi. Więc to, co my musimy zmienić w swoim stylu odżywiania, to na pewno ta regularność jedzenia, zacząć zmiany od wewnątrz i pomyśleć, co tak naprawdę na tych zakupach może źle robimy, jakie produkty wybieramy, jakie produkty wybieramy, nie? Więc zajrzeć najpierw do tego naszego koszyka i zobaczyć, czym różni się ten prawidłowy styl odżywiania od tego, co my w zasadzie kupujemy. To jak gotujemy, to jak przygotowujemy te posiłki, tak, czyli właśnie te techniki kulinarne. No i patrzymy, czy wybieramy produkty wysoko przetworzone, czy też jednak sami włożymy troszkę energii, aby ten prawidłowy posiłek, a nie wcześniej przygotowany, sobie zrobić. Więc myślę, że tutaj jednak zakupy i ta zmiana w koszyku. No nie? Właśnie, bo ja dostaję po tej mojej utracie całe szczęście, już tam dostaję dużo pytań, bo wiele z nas z
skusiło się na ten system diet free. Skusiło się na pierwszą misję, czyli chlorofil i probiotyk. I tak. Ja jakby uznałam, że tak naprawdę kluczem do mojego sukcesu, dzisiaj gdybym miała powiedzieć wstecz patrząc, to była właśnie zmiana tych nawyków. I żeby nie być gołosłownym, to powiedz nam, jak ten system diet free pomaga przy zmianie tych nawyków i jakie robimy najczęściej błędy, bo ty masz w tym doświadczenie. Czyli jeżeli wchodzimy na ten system diet free, to jest probiotyk i chlorofil jako pierwsza część i potem są jeszcze dwie misje, to powiedz mi, jak on jest skonstruowany, jak tych porad zasięgnąć i gdzie robimy błędy? Powiedzmy tak, na pewno diet free jest skonstruowany w ten sposób, że składa się z pięciu misji plus misji stabilizacyjnej, czyli tej diety na lata, tak aby uniknąć efektu jojo. I my zawsze mówimy, że to jest właśnie proces zmiany nawyków żywieniowych, a nie stricte utraty kilogramów. I tutaj też trzeba zapamiętać, że jedno wiąże się z drugim. Ta utrata kilogramów jest efektem ubocznym prawidłowej zmiany właśnie, zmiany na prawidłowe nawyki żywieniowe. I na tym nam najbardziej zależy, więc diet free to jest tak naprawdę plan gotowy do wdrożenia. Macie Państwo dostęp do porady dietetycznej, macie Państwo dostęp do różnych narzędzi, do strony internetowej, do wskazówek, do zaleceń, czyli robić co i jak krok po kroku. I to jest, myślę, taka najważniejsza kwestia, plus jeszcze właśnie suplementy diety, które są absolutnie najwyższej jakości, które wspomagają cel danej misji, ponieważ każda misja ma cel. Tak jak właśnie było powiedziane, że tak samo jak w pierwszej misji mamy Pure Chlorophyll i Probio Oil, tak? Czyli właśnie te dwa suplementy, one startują razem z nami. My zmieniamy te nawyki żywieniowe, a one pomagają nam zregenerować nasze jelita, właśnie nasz mikrobiom. Bo wiesz, to ja również miałam takie pytanie, nie wiem dlaczego do mnie. Ja chciałam powiedzieć, co ja zidentyfikowałam jako, powiedziałabym, błędy osób, którym ja zarekomendowałam system diet free. Jedna z osób mojego otoczenia, kiedy zakupiła chlorofil i probiotyk, czyli misję pierwszą, którą ja wam gorąco polecam, na moje pytanie było pod tytułem: nic mi to nie dało. Wypiłem, a to był akurat mężczyzna, wypiłem to w ogóle o kant tyłka potłuc. Ja na to mówię, a czy w ogóle wszedłeś na tę stronę z tym kodem, który dostałeś w paczce? Nie, na żadną stronę nie wchodziłem. I to jest, proszę cię, skomentuj to, bo można powiedzieć, że same nawyki żywieniowe już powodują utratę wagi. Zatem po co są nam te suplementy, jeżeli my już samą zmianą nawyków moglibyśmy coś zrobić? Jaki jest link pomiędzy tymi dwiema rzeczami? Po pierwsze, właśnie one wspierają cel danej misji, czyli jeżeli my już wdrażamy ten zdrowy styl odżywiania, to powiedzmy, trzymajmy się tej pierwszej misji, żeby na przykładzie. Suplementy diety stricte nie powodują same w sobie utratę wagi, no ale patrzmy też na korzyści, które one faktycznie dają, czyli my właśnie wspomagamy ten mikrobiom, powodujemy, że te nasze bakterie jelitowe będą w odpowiedniej równowadze, reguluje nam się perystaltyka jelitowa, reguluje nam się tak naprawdę cały przewód pokarmowy, dodatkowo Pure Chlorophyll wspomaga pracę wątroby, więc jeżeli ktoś przychodzi do nas, do planu diet free i mówi, że zależy mu tylko i wyłącznie na utracie wagi, to jest dla niego, znaczy wagi, masy ciała i to jest dla niego jedyne, jakby jedyna rzecz, na którą się patrzy, no to troszkę mi będzie przykro, bo tutaj właśnie głównie chodzi o ten proces, a jeżeli faktycznie dobrze przejdziemy ten proces, no to dopiero ta utrata masy ciała, tego nadmiaru masy ciała faktycznie do nas właśnie przychodzi. I ja mogę powiedzieć, że czyli taki pierwszy błąd, który ja wykryłam wśród osób, którym ja to zarekomendowałam, to było, że absolutnie uznali, że chlorofil i probiotyk, które są wsparciem misji pierwszej, sprawią ten cud bez zmiany nawyków żywieniowych, ba, nawet bez zajrzenia do tych nawyków. Dokładnie. Tak?
Czyli jakby oczekiwali tutaj jakiejś takiej gwiazdki z nieba i czarodziejskiej różdżki, czego oczywiście nie ma. Druga nie ma. Historia, absolutnie. Do której tak, chciałam, żebyś się odniosła, to jest poziom dyscypliny, czyli tak, mamy te probiotyki, to jest misja pierwsza. Weszłyśmy na tą stronę, weszłyśmy, czyli jakby pierwszy krok jest zrobiony. I teraz ja wiem jedno, że, znaczy inaczej, nie chcę mówić, co ja wiem. Zapytam się ciebie, jaki poziom zdyscyplinowania trzeba mieć, żeby to zadziałało? Bo to jest drugi krok i drugi błąd, czyli traktowanie tego do połowy poważnie. Dokładnie, zgadza się. Każda zmiana musi wyjść od nas. My musimy być zdeterminowani, zdecydowani, sumienni, ponieważ my bardzo często, jakby ludzie ogólnie, bardzo często odpychają od siebie odpowiedzialność, nie biorą na siebie nic, za co mogliby wziąć tą odpowiedzialność, w tym dbanie o własne ciało, o własny organizm. I tu jest naprawdę bardzo przykra sprawa, ponieważ my troszkę boimy się podejmować takich wyzwań, które mogą nam nie wyjść. I tu no jest tak, właśnie ten problem. Tak. Boimy się tej odpowiedzialności. Tym, nie dam rady, tego, tak? To nie dla mnie, ja nie dam rady. Tak, dokładnie. Ja nie dam rady, mi to nie wychodzi już, przetestowałam. No stara jestem na to, ja już tyle lat tak się żywię, to już tam macham ręką. Dokładnie, nie? No skoro już tyle lat, no to po co to zmieniać, tak? No to już dla mnie za późno. Nieprawda, nigdy nie jest za późno na zmianę nawyków żywieniowych, za co nam ciało podziękuje, za co nam głowa podziękuje, za co nam umysł podziękuje i jeszcze osoby dookoła, których zarazimy tym naszym stylem życia. No tutaj ta regularność jest naprawdę bardzo ważną kwestią i to, że nie możemy szczególnie na początku sobie zbyt dużo folgować. Ja zawsze mówię właśnie pacjentom i uczestnikom ogólnie planu Diet Free, że warto te zmiany wprowadzać stopniowo. Też ludzie, którzy przychodzą na dietę, mają tendencję do tego, aby wdrażać wszystko naraz, czyli od dzisiaj trenuję 5 razy dziennie, od dzisiaj jem 5 posiłków dziennie, od dzisiaj i wszystko jest od dzisiaj, później wiadomo, przeradza się to od kolejnego poniedziałku, czyli kolejne ulubione stwierdzenie i tak samo od nowego roku, tak później od poniedziałku. Na początku nie można faktycznie sobie dużo folgować, bo to ma wejść nam w krew, tak? To ma być nasz nowy nawyk, a więc ja zawsze proponuję, żeby zastosować ten nowy nawyk przez 80% czasu, a resztę, czyli te 20% czasu zostawić sobie na jakieś tam małe, powiedzmy, grzeszki, aby nie dojść do tego efektu ściany, aby nie spotkać się ze ścianą, czyli takim momentem, kiedy po prostu daję za wygraną, kiedy mówię, nie, no mam już dosyć, odrzucam to wszystko, znowu mi się nie udało, aby nie było tego poczucia porażki. Trudno, raz się nie udało, raz się ugiąłem, podnoszę koronę i idę dalej. Ale wiesz, co ciekawe, że dokładnie przytoczyłaś mój przykład. Ja akurat nie komunikowałam się z tobą, tylko rozmawiałam ze znajomą dietetyczką, bo akurat się spotkałyśmy. I doszłam do takiego momentu i powiedziałam jej, słuchaj, mam dosyć. Mam dosyć, jestem zmęczona, odmawiam sobie rzeczy, których jedzenie po prostu sprawiało mi przyjemność smakową. Nie dam rady dłużej. A ona powiedziała mi niezwykle ważną rzecz. A jedz sobie raz w tygodniu, co chcesz. Taką mi dała radę. I ty wiesz, że to wolne pole raz w tygodniu, ja sobie nie robiłam, że o to będzie niedziela, tak? Tylko tak, sobie raz tak. To był środa, raz to był czwartek, ale raz w tygodniu jadłam co chcę i powiem coś ciekawego. Jak przychodził ten dzień, to ja z każdym tygodniem miałam mniejszą ochotę na folgowanie sobie, bo mi już wystarczyło danie sobie prawa do tego. Dokładnie, dokładnie. I nie biczowanie się, że ja kawałek kabanosa zjadłam, tak? Zgadza się, dokładnie tak. No i to jest właśnie ta zasada 80/20 i sam fakt, że w Diet Free my sobie sami dobieramy to, co jemy. Tak. My mamy listę dostępnych produktów, ale sami do swoich A pokażmy, potrzeb, poczekaj, bo ja mam, Izunia, ja mam z reżyserem uzgodnione, że pokażemy, jak to wygląda na podstawie mojego kodu, tak? Dobra. Jest. I teraz zobaczmy, co tam jest. Ja wam pokażę,
jak wyglądają. To jest chlorofil i probiotyk, ok? To sobie kupujemy i teraz jedziemy w dół. To jest obowiązkowa suplementacja, ale mamy tutaj zasady ogólne. I teraz zjedź niżej, mamy jeszcze przepisy, czyli wskazówki, o zobaczcie, śniadanie i kolacja, śniadanie i podwieczorek, tylko uwaga, dlaczego ja dałam radę na tym, a wydawało mi się, że jestem nieodchudzalna? Z tego prostego powodu, że tam są wskazania, a nie konkretne przepisy. Czyli ja nie muszę pamiętać, że ja muszę sobie ugotować 100 gram brokułów i 120 gram łososia, tylko ja mam alternatywne rzeczy. I tak naprawdę moje odchudzanie zaczęło się na zakupach. Iza, bardzo mi zależy na tym, żebyś podkreśliła o tym, jak robić zakupy i czego na tych zakupach unikać. Przede wszystkim tak. Te zakupy to jest po prostu najważniejsza kwestia, bo tutaj zmienia się całe nasze myślenie. Nie odwiedzamy tych półek, które zawsze mieliśmy w zwyczaju, tylko nagle wchodzi coś innego, prawda? Tutaj w Diet Free mamy podane produkty, z których możemy gotować, a naprawdę możemy przygotować z tego fantastyczną bazę posiłków. Zresztą przykłady takich posiłków również są obecne na blogowej właśnie stronie. Natomiast właśnie na tych zakupach powinniśmy najbardziej wystrzegać się tej żywności wysoko przetworzonej, czyli wcześniej przygotowanych rzeczy, tak, jakichś właśnie zapiekanek, pizzy, takich właśnie gotowych, wcześniej zrobionych i wysoko przetworzonych, i czytać składy, naprawdę czytać składy, wybierać na przykład te wędliny, w których mamy najwięcej procent mięsa, wybierać takie właśnie produkty, w których mamy jak najmniej tych konserwantów i właśnie tych różnych dodatków, barwników. Tak, po prostu unikamy sztucznych rzeczy, a stawiamy raczej właśnie na warzywa, na owoce. I tutaj, jeżeli już jesteśmy też przy żywności przetworzonej, to uważam, że mrożone owoce czy mrożone warzywa są świetnym wyborem, jeżeli faktycznie mamy ten okres zimy, jesieni, tak, korzystajmy z tego. To nie jest tak, że one są złe, one też nie za dużo tracą na wartościach odżywczych, jeżeli uległy dobremu procesowi mrożenia, tak? Więc te mrożonki są dobre, ale są też te, których powinniśmy unikać. No dobra, ale to teraz wchodzimy w temat, jak rozpoznać dobrą mrożonkę i jak złą, ale tego już dzisiaj, to słuchaj, na kolejnym spotkaniu z tobą zrobimy sobie taką pogawędkę, jak rozpoznawać to dobre jedzenie i czy wszystko przetworzone jest złe. Ja akurat stosuję takie trzy zasady, ale chciałam wam powiedzieć coś, ponieważ ja mam też w Fisiu na punkcie czytania składów tego, co kupuję. Naprawdę moje zakupy się wydłużyły dwukrotnie i przeznaczam na nie więcej czasu niż kiedyś. I jeżeli mamy taką historię, że od naszego partnera, z którym współpracujemy, od firmy Gers, od aparatów słuchowych, dostałyśmy 40 bardzo wygodnych, pasujących do portfela, takich małych lupek do powiększania liter na składach opakowań żywności. I dziewczyny, 30 tych lupek trafi do pierwszych osób, które zdecydują się rozpocząć pierwszą misję Diet Free, pisząc SMS dieta pod numer, który się pokazał na ekranie. Iza, ja chciałam ci powiedzieć, jaką ja propaguję metodę a propos tych składów, a ty powiedz, czy ona jest mądra, czy może ona jest do zmian. Ja propaguję następującą metodę. Punkt pierwszy. Nie kupuj niczego, czego nie mógł zjeść twój pradziadek. To jest taka moja zasada. Że jak wyciągam po coś rękę, to myślę, czy to mój pradziadek jadł? Czy mój pradziadek jadł chipsy? Nie jadł, więc odkładam rękę. Druga zasada. Jeśli coś ma chociaż jeden składnik, którego ja nie mam w kuchni i nie rozumiem, to tego nie kupuję. A trzecia, jak już nie mam ani okularów, ani lupy, to jeżeli coś ma więcej jak 5 składników, to tego też nie kupuję. Co ty na to? Powiem tak, to są jak najbardziej bardzo mądre zasady, ale ja na przykład, żeby sobie to ułatwić, powiem tak, ja na przykład mam osobiście aplikację, która troszkę pomaga mi te składy rozumieć, bo też rozwijamy się, idziemy do przodu i niektóre substancje typu E wcale nie muszą oznaczać tego, że jest to jest zabójcze, substancja tak. zła.
a może być to naturalny przeciwutleniacz, więc też taka naturalna substancja konserwująca. Aczkolwiek mi się bardzo podoba właśnie ta pierwsza zasada, czyli nie jem czegoś, czego nie jadł mój pradziadek, czyli po prostu zwracajmy uwagę na te naturalne produkty, na te jak najmniej przetworzone. O, więc tak jest. Ja jak najbardziej do tej zasady również się stosuję. Dobrze, bardzo się cieszę i gorąco ją polecam, dlatego że myśmy kiedyś mówili, że to nie jest tak, że nas producenci spożywczy chcą zabić i łamią normy. Jeżeli każdy producent zachowuje normę, ale w trzech rzeczach, które jemy, czyli nie wiem, chleb tostowy, parówka i ketchup, jest norma tego samego środka chemicznego, to on jest już trzykrotnie przekroczony, prawda? Zgadza się. Że mamy ten element kumulacji. No dobrze. Iza, czyli mamy tak. Wchodzimy w ten proces diet free, na który ja weszłam i pamiętajmy o tym, że diet free oznacza bez diety. Tak? Tak. Żeby tak, tak dla tych, którzy tak, też... Tak. To nie, diet free to nie jest dieta. Diet free to jest system wspierany suplementami, który nas skłania i trochę wymusza na nas zdrowe żywienie rozpoczynające się już na zakupach. Zgadza się, oczywiście, że tak. Zdrowe żywienie rozpoczynające się na zakupach i z racji tego, że jest to dieta bez diety, stąd nazwa, ponieważ osoby bardzo często kojarzą dietę jako coś takiego złego. Jakby słyszymy dieta i już mamy taki awers, prawda? Już nam się tworzy taka bariera, że może nie, może to jeszcze nie jest ten czas, albo no może sobie jeszcze dam radę, prawda? No i dlatego właśnie diet free, czyli dieta bez diety. To jest dieta bez diety. Zmiany nawyków żywieniowych, intuicyjnego odżywiania, świadomego odżywiania. Dzięki bardzo czemu właśnie... proste. To jest bardzo proste, bardzo. Naprawdę. Po drugie, ty jesteś dostępna też pod mailem dietfree@savre.com. Tak. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że mnie osobiście każda dieta kojarzyła się z tym, że ja będę kompletnie zajmowała się moim jedzeniem przez jakiś czas, nie wiem, przez 2 miesiące będę nic innego nie robiła, tylko zajmowała się moim jedzeniem. To jest w ogóle nierealne. I też miałam coś takiego, że jak wpakowałam się na taką dietę, nie wiem, 3 tygodnie, 2 tygodnie, no różne tam były pomysły i diety, to czekałam, aż to się skończy. Tak? A tutaj się nic nie kończy. Oczywiście. Powiedz, dlaczego ta dieta diet free się nie kończy? Ona trwa lata, ponieważ jak już raz wyrobimy sobie te zdrowe nawyki żywieniowe, nasz organizm po prostu chce do nich wracać. Coraz ciężej nam, jakby już mamy tą świadomość, a im bardziej jesteśmy świadomi, tym bardziej świadome też są nasze wybory. My już wiemy, że nie powinniśmy wtedy więcej niż powiedzmy raz w tygodniu sobie pozwalać właśnie na jakieś takie przetworzone rzeczy. No najlepiej w ogóle ich nie wybierać, ale jeżeli już jesteśmy powiedzmy u cioci na imieninach, no to jak już nie zjeść tego kawałka tortu, prawda? Przecież zrobimy przykrość. No i tort jest dodatkowo smaczny, a więc my wiemy, że sobie raz na jakiś czas możemy na takie rzeczy pozwolić, a dzięki temu też no, mamy zmienione te nawyki żywieniowe, więc to małe odstępstwo nie spowoduje, że wrócą nam te kilogramy. My tak, już jesteśmy świadomi, nie ma tego efektu jojo. To nie jest tak, nie. Że przechodząc na diet free już musimy sobie myśleć, że ojejku, teraz to nigdy nie zjem pizzy, nigdy nie zjem spaghetti, nigdy w życiu już nie zjem ciastka. Absolutnie nie. Tak. Absolutnie nie, bo nie na tym polega dieta. To my mamy być panem swojej diety, a nie dieta właśnie naszym panem, żeby tylko czekać, aż się skończy i wrócić do naszych starych nawyków żywieniowych, a potem dziwimy się, że ale jak to? Jak to te kilogramy wróciły? Więc daję Zuniu, bardzo Ci dziękuję. Powiedziałaś nam bardzo mądre rzeczy, że to my sobą zarządzamy, a nie dieta nami. Nasze spotkanie było pierwsze i nie ostatnie, a na pewno pierwsze z cyklu, bo chciałabym o kolejnych misjach też w następnych programach z Tobą porozmawiać. Bardzo mi miło. Chętnie ale również o tym porozmawiam. Mamy jeszcze rzecz niezwykłą, która mnie po prostu wzruszyła. Bo my możemy, uwaga,
naszymi utraconymi kilogramami pomóc dzieciom z autyzmem. Uwaga dziewczyny, dobrze słyszycie. Pomagamy na kilogram. Iza, co to jest za akcja? Bo mnie akcja Pomagamy na kilogramy po prostu chwyciła za serce. Na czym ona polega i jak nasze utracone kilogramy mogą pomóc dzieciakom dotkniętym autyzmem? Powiem tak, nie tylko autyzmem tak naprawdę. My zajmujemy się szeroko teraz pojętą właśnie pomocą dla szpitala, dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Szczególnie wzięliśmy pod opiekę ten oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Wyposażymy wraz z Fundacją Savre salę sensoryczną właśnie dla dzieciaków. Z racji tej pandemii bardzo dużo w tym momencie tych problemów, tak, szczególnie właśnie psychicznych, na tle psychicznym, w kryzysie psychicznym się objawia, ponieważ dzieciaczki no nie mają swojego miejsca, tak, wiele osób jednak tłoczy się w domu na pracy zdalnej i mamy tutaj mamę, tatę i trójkę dzieci, tak, nie mamy tego własnego pola, mamy coraz mniej kontaktu, znaczy dzieciaki mają mniej kontaktu z rówieśnikami, co też wpływa właśnie bardzo negatywnie, mamy coraz więcej stanów depresyjnych, coraz więcej stanów lękowych. Naprawdę te oddziały są wręcz przepełnione, stąd właśnie inicjatywa i myślę, że nie ma lepszego momentu niż styczeń, ponieważ wszyscy jesteśmy jeszcze w tej euforii postanowień noworocznych, a więc Lose Weight to Donate, tak się właśnie nazywa oficjalnie ta akcja, jest właśnie współpracą planu Diet Free i Fundacji Savre. Czyli my, każdy stracony kilogram, jeżeli ktoś bierze udział w akcji Lose Weight to Donate, zamieniamy po prostu na pieniądze, czyli jeden kilogram utraconej masy ciała to jest 10 zł plus 10 zł jeszcze od Savre, czyli jeden kilogram utraconej masy ciała w akcji Lose Weight to Donate jest de facto 20, to jest 20 zł dla właśnie Fundacji Savre, która zajmuje wyposażeniem tej sali sensorycznej, gabinetów psychiatrycznych i psychologicznych także. Więc mamy nadzieję, że uda nam się zrobić coś dobrego. Mnie ta akcja i zaujęła, absolutnie mnie ujęła. Ja chyba od nowa wejdę na misję pierwszą, żeby jeszcze pogłębić moją utratę kilogramów, ale teraz jak do tej akcji przystąpić? Jak udokumentować, bo już wchodzą w grę pieniądze, więc my musimy jakoś tą utratę udokumentować, to wam wszystko powiedzą konsultanci firmy Savre i tylko piszcie słowo dieta pod numer telefonu 667-749-330. Dowodzi tymi konsultantami znana wam Justyna Myćkowska, która wam wszystko powie, jak tę dokumentację, żeby przekazać pieniądze, prowadzić. W jaki sposób wejść w posiadanie pierwszej misji, w jaki sposób korzystać z tego programu. A dodatkowo, oprócz tego, że mamy skuteczny, fajny pomysł na zdrowie tak naprawdę, mamy do tego wysokiej jakości suplementację, mamy do tego pomaganie utraconymi kilogramami dzieciakom, które trochę nie dźwigają tego pandemicznego obłędu szkoły online i wyzwań. I dodatkowo jeszcze dla pierwszych 30 osób, które zakupią misję pierwszą, mamy lubki do czytania składów. Dziewczyny, mogę tylko spytać, co jeszcze mogę dla Państwa zrobić? Więc bardzo się cieszę, że marka Savre, z którą ja bardzo chętnie współpracuję, bo bardzo lubię jakość Waszych produktów i podejście do wielu spraw. Kiedy usłyszałam o tym w programie, powiedziałam: no jeżeli my mamy utraconymi kilogramami jeszcze komuś pomagać, to na pewno wiele z moich pań w to wejdzie, bo my mamy też wielkie serca i tych nie będziemy odchudzać, prawda? Nie, absolutnie. Serc nie odchudzamy, ale warto nie dość, że dzięki temu, że wstępujemy do programu, dla siebie robimy coś dobrego i też dla innych, więc to jest sytuacja typu wygrana, wygrana. Tutaj nie ma przegranych, tutaj nie ma minusów, same plusy. Tak jest. A ja już bym się chciała, Iza, z tobą umówić, tylko nie mamy jeszcze daty, bo koniecznie chciałabym, żebyś nam pomogła w odwyku słodyczowym, bo to jest
plaga, ja to czytam, ja to wiem, ja to widzę. I zrobimy sobie wspólnie taki słodyczowy detoks i zapomóż nam w tym, bo chyba sobie trochę z tym nie radzimy. A ja tymczasem ci bardzo dziękuję i cieszę się bardzo, że nawiązałyśmy współpracę i będziesz nam towarzyszyć w różnych borykaniach się z naszymi złymi nawykami jedzeniowymi. I Zuniu, ściskamy i życzymy miłej niedzieli.